Państwu, otwieram czwartą sesję Rady Gminy Janów. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność dzisiejszych obrad. Serdecznie witam wśród radnych i wśród Państwa sołtysów, radnego powiatu częstochowskiego, pana doktora Mirosława Dula. Serdecznie go witamy i mamy nadzieję, że pan radny będzie tutaj razem z nami przysłuchiwał się problematyce budżetowej, ale również zapraszamy go już na kolejne sesje, jak również i komisji. Witam bardzo serdecznie panie i panów radnych. Witam pracowników Urzędu Gminy, panią skarbnik, pana mecenasa, panią sekretarz, panią inspektor Anetkę Zasłoń. Witam panie i panów sołtysów. Witam mojego kolegę przewodniczącego Józefa Kaweckiego. A oto proponowany porządek obrad. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z trzeciej sesji Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2014 roku, sprawozdanie z prac wójta Gminy Janów. Nasz pani wójt jest na terenie wójtów i burmistrzów, dlatego też, jeżeli do tego czasu, kiedy będzie sprawozdanie, nie zdąży, to przełożymy po wszystkich uchwałach i wtedy to sprawozdanie z pracownika gminy Janów będzie prezentowane. Przyjęcie uchwał. Podjęcie uchwały nr 12/4/15 w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. Podjęcie uchwały nr 13/4/15 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Podjęcie uchwały nr 14/4/15 w sprawie określenia wysokości diety za udział w pracach Rady Gminy Janów. Podjęcie uchwały nr 15/4/15 w sprawie zmiany uchwały nr 144/22/12 Rady Gminy Janów z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów. Szanowni Państwo, Panie i Panowie Radni, zauważyliście, że na stolikach przed sesją są również, jest również projekt uchwały nr 16/4/15 Rady Gminy Janów z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr 10/3/14 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Janów. Tę uchwałę już podejmowaliśmy, jak wiemy, 30 grudnia, ale Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała nam tutaj te paragrafy, które są już opracowane, uzupełnione przez pana mecenasa. Ja myślę, że wtedy, kiedy będziemy omawiać tę uchwałę w odpowiednim porządku i kolejności, poproszę wtedy pana adwokata Marcina Kurowca o wyjaśnienie nam tego, co tutaj jest. Z wieloma radnymi już przed sesją mówiłem na ten temat, ponieważ nas to interesuje, co wtedy chociażby na to, że uchwalaliśmy. To był jak gdyby taki klucz do tej uchwały nr 11 dotyczącej kwoty 1500 zł, którą daliśmy na renowację ołtarza zabytkowego w kościele w Złotym Potoku. Po tym dodaniu projektu uchwały nr 16, kto jest za przyjęciem porządku dzisiejszej sesji, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Szanowni Państwo, Panie i Panowie Radni, Państwo Sołtysi, Panie, Panowie, dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Pamięci Holokaustu, czyli Zagłady Żydów. Właściwie równocześnie sesją naszą przed bramą Brzezinki, czyli dawnego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, odbywa się uroczystość z okazji 70. rocznicy wyzwolenia tego byłego obozu niemieckiego. Dlatego też tak pomyślałem i tutaj już też uzgadniałem z radnymi, aby uczcić minutą ciszy pamięć wszystkich poległych ofiar Holokaustu, w tym również Żydów janowskich.
Z tych źródeł jest mi wiadomo, że w 1942 roku nasi Żydzi, około 400, zostali wywiezieni do Radomska, do getta, a stamtąd do Treblinki. Ta zagłada nastąpiła całkowita. Oni tutaj chodzili przecież po ulicach tej naszej miejscowości. Jest Kirkut, czyli cmentarz żydowski, a więc te korzenie tej ludności żydowskiej w Janowie, one są jako pokolenie już pokoju, żyjące w XXI wieku. Jesteśmy winni pamięć tych, którzy tutaj żyli na tej ziemi i byli sąsiadami, naszymi sąsiadami. Proszę o powstanie, uczczenie. Dziękuję. To co, to teraz przechodzimy do punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu z trzeciej sesji Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2014 roku. Kto jest za przyjęciem protokołu trzeciej sesji Rady Gminy? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Sprawozdanie z prac wójta gminy Janów przekładamy. Przechodzimy zatem do uchwał. Oto uchwała, projekt pierwszej uchwały. Podjęcie uchwały nr 12/415 w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. Panie i panowie radni, państwo sołtysi, szanowni państwo, ten budżet jest budżetem specyficznym chociażby z tego względu, że ta rada nie pracowała nad nim przy konstrukcji tego budżetu, ale pochyliliśmy się nad nim przez wiele godzin, przede wszystkim na wspólnej komisji, tutaj siedzieliśmy przez 4 godziny, potem na komisji edukacji, kultury, sportu i turystyki, 4 godziny i ostatnio na komisji gospodarczej w tamtym tygodniu, też 4 godziny. I właściwie tyle, co możemy z tym budżetem zrobić. Zaopiniowaliśmy go pozytywnie. Wszelkie zmiany, jakie będą wprowadzane do tego budżetu, no to już będą uchwałami. W każdym razie budżet zaopiniowaliśmy pozytywnie, bo tylko tyle możemy uczynić. Konstruując budżet już na 2016 rok, staniemy się autorami tego budżetu. Przechodzę zatem do odczytania projektu uchwały nr 12, łamane przez 415 Rady Gminy Janów z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. Podstawa prawna. Rada Gminy Janów uchwała. Paragraf pierwszy. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 17 942 874 zł 85 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. W tym dochody bieżące wynoszą 16 052 405 zł 85 zł. Dochody majątkowe wynoszą 1 890 469 zł 00 zł. Paragraf drugi. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 17 336 106 zł 85 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. W tym wydatki bieżące wynoszą 14 992 099 zł 63 zł. Wydatki majątkowe 2 344 007 zł 22 zł. Paragraf 3. Ustala się nadwyżkę budżetową jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 606 768 zł z przeznaczeniem na spłatę rat. Paragraf 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 829 287 72 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 1 436 055 72 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Paragraf 5.
Po pierwsze, ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 6. Po drugie, ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 7. Paragraf 6. Ustala się dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku dotacje celowe na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w wysokości 30 tysięcy złotych. Paragraf 7. Po pierwsze, ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 520 tysięcy złotych zgodnie z załącznikiem nr 8. Po drugie, ustala się dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 37 115 zł zgodnie z załącznikiem nr 9. Paragraf 8. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2015 roku w kwocie 2 344 7 zł 22 grosze złotego zgodnie z załącznikiem nr 4. Paragraf 9. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 5. Paragraf 10. Po pierwsze, tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 57 tysięcy złotych. Po drugie, tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 33 tysięcy złotych. Paragraf 11. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 3. Paragraf 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na po pierwsze pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000 zł. Po drugie spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w wysokości 260 000 zł. Po trzecie wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 480 tysięcy złotych. Paragraf 13. Po pierwsze, upoważnia się wójta gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. Po drugie, upoważnia się wójta gminy do zaciągnięcia kredytów krótkoterminowych do wysokości 1 500 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy. Kredyty podlegają spłacie w tym samym roku budżetowym. Po trzecie, upoważnia się wójta gminy do zaciągnięcia pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 480 000 zł. Po czwarte, upoważnia się wójta gminy do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do wysokości 260 tysięcy złotych z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Urzędu Gminy. Paragraf 14. Upoważnia się wójta gminy do lokowania wolnych środków na rachunkach lokat wybranych w bankach. Paragraf 15. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Janów. Paragraf 16. Po pierwsze, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Po drugie, uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały? Bardzo proszę, jeszcze radny Szczepanek. Dziękuję. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, ja tutaj zobaczyłem, że takie troszeczkę różnice jest w kwotach, bo jeżeli chodzi o kwestię
to, co mamy zapisane w budżecie, tu jest taki zapis, ustala się kwotę w wysokości 17,842,874,85 zł. Natomiast w tej opinii 7 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej są tutaj troszeczkę różnice w kwotach, bo jest zapis taki, w projekcie budżetu zaplanowano dochody w budżetu w wysokości 17,975,554,85 zł. I tutaj bym może pan Skarbnik poprosił, dlaczego taka różnica powstała w dochodach. Tak samo później jest w tych innych tabelkach, mam też tą różnicę, bo przykładowo dochody bieżące w projekcie budżetu mamy 16,052,406 zł. Tak, dobrze, 5,85 zł, natomiast tutaj mamy, proszę Państwa, 16,061,085,85 zł. Nie wiem, czy to tylko taki błąd matematyczny, czy... Nie jest błąd matematyczny, ja z Państwem mówiłam na wspólnej komisji na komisji gospodarczej, że dochody się zmniejszyły o kwotę 32,680. Nie mamy dochodów z tytułu od realizacji pierwszych świątecznych, o ile mogą... I to jest to. Dziękuję bardzo, ale będą temu trudności, by nie zawadzić i przed głosowaniem warto, żeby się na mieli to wszystko wyjaśniono. Dziękuję również pani skarbnik. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały przeczytanej przeze mnie? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Jedna osoba wstrzymała się. Dziękuję. W tym miejscu po przyjęciu tej uchwały budżetowej chcę w imieniu radnych pań i panów podziękować autorom tego budżetu, przede wszystkim pani skarbnik, pani Małgorzacie Laskowskiej. Dziękuję jej tutaj za kompetencje, za cierpliwość, wyjaśnianie nam tych wszystkich spraw, które dla nas często są zawiłe. Ale mamy dobrego skarbnika i tutaj widzę, że ta praktyka, kompetencje, ale jednocześnie taka dobroć płynąca od tej pani, to może nas urzekać i za to jej bardzo dziękuję. Dziękuję również paniom, panom radnym za to, że tutaj nad tym budżetem się pochylali. Dziękuję również wszystkim paniom i panom sołtysom, którzy zgłaszali swoje potrzeby. Nie zawsze one w tym budżecie są umieszczone, ale trwające zebrania sołeckie, one pozwolą jak gdyby ustalić te potrzeby i ten priorytet tych potrzeb tą osobą, która tutaj jest za to odpowiedzialna. Jest przewodniczący Komisji Gospodarczej, pan Krzysztof Szczepanek, który wie już, w jaki sposób będziemy te wszystkie właśnie wnioski, które na tych zebraniach sołtysów będziemy je spisywać i w jaki sposób będziemy je ustawiać, żeby i w tym budżecie, ale również i w tym nowym budżecie, żeby te problemy naszej społeczności ujmować. Jeszcze raz dziękuję, bo to się rodzi w trudnych bólach, taki budżet, ale jeżeli on jest przyjęty, to znaczy, że gmina odetchnie z jakąś ulgą. Bo i nauczyciele otrzymają pensję i wszystko to idzie w jakimś tam porządku. Jest to jedna z najważniejszych uchwał budżetu i to przyszło nam już na początku podjąć, a więc jeszcze raz dziękuję. Przechodzimy do uchwały nr 13. Proszę mojego kolegę Józefa o przedstawienie. Uchwała, projekt uchwały nr 13, łamane 34 przez 15 Rady Gminy Janów z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Podstawa prawna, i każdy z Państwa ma to samą podstawę prawną na projekcie uchwały. Rada Gminy Janów uchwala, paragraf pierwszy.
Po pierwsze, uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015-2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Po drugie, uchwala się wykaz przedsięwzięć zestawionych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Po trzecie, objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Po pierwsze, upoważnia się wójta gminy do zaciągania zobowiązań 1. związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku nr 2 przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku. 2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 1 miliona złotych. Po drugie, upoważnia się wójta gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ustępie 1, punkcie 2. Paragraf 3. Uchyla się uchwałę nr 242 łamane przez 39 przez 13 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Janów. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku. Czy pani skarbnik chciałaby coś eksponatować do tej pory? Uchwała była omawiana na komisjach, na wspólnym posiedzeniu, spotkaniu radnych. Czy państwo radni mają jeszcze jakieś zapytania w sprawie tej uchwały? Nie ma pytań. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Wszyscy jednogłośnie. Jedna, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Bardzo bardzo radnych. Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz do kolejnej, do kolejnego projektu uchwały, podjęcie uchwały nr 14, łamane 3415 w sprawie odniesienia wysokości pięty za udział w pracach Rady Gminy Janów. Oto projekt uchwały nr 14, łamane przez 415 Rady Gminy Janów z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie określenia wysokości diety za udział w pracach Rady Gminy Janów. Podstawa prawna, paragraf pierwszy, Rady Gminy Janów przysługuje dieta. Paragraf drugi, wysokość ryczałtowanej miesięcznej diety dla przewodniczącego Rady Gminy ustala się w kwocie 1100 zł. Paragraf 3. Wysokość zryczałtowanej miesięcznej diety dla wiceprzewodniczącego Rady Gminy ustala się w wysokości 700 zł. Paragraf 4. Wysokość zryczałtowanej miesięcznej diety dla przewodniczącego Komisji Stałej i Komisji Rewizyjnej ustala się w kwocie 600 zł. Paragraf 5. Wysokość zryczałtowanej miesięcznej diety dla pozostałych radnych gminy ustala się w kwocie 500 zł. Paragraf 6. Miesięczna zryczałtowana dieta radnych ulega zmniejszeniu o 20% za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność radnego na sesji lub posiedzeniu komisji. Paragraf 7. Radny ma prawo do diety z jednego tytułu w najwyższej wysokości. Paragraf 8. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Janów. Paragraf 9. Traci moc uchwała nr 9 łamane przez 3.10 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wysokości diety za udział w pracach Rady Gminy oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. Paragraf 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni Państwo, Radni, Panie i Panowie Sołtysi, Szanowni Państwo. Zanim przejdziemy do głosowania, jeszcze porównam te kwoty diet z tymi, co były poprzednio, żeby zobrazować, podobnie jak ustalaliśmy zarobki pani wójt.
Jak w paragrafie 9 było powiedziane, traci moc uchwała nr 9, łamane przez 310 z 11 grudnia 2010 roku, wynika z tego, że ostatnie ustalanie, nie podwyższanie, ale ustalanie diety dla rannych było w 2010 roku za przewodnictwa tutaj pana Ludwika Hańsza, czyli na początku tej kadencji. Przez 4 lata ona nie była tutaj ustalana. I jaka jest różnica i czy są jakieś zmiany? Wysokość zryczałtowanej miesięcznej diety dla przewodniczącego Rady Gminy ustala się w kwocie 1000 zł i taka była w 2010 roku. Czyli tutaj żadnej zmiany nie ma. Dla wiceprzewodniczącego. Wiceprzewodniczący w 2010 roku i przez całą kadencję szóstą miał 670 zł, teraz ma podniesione o 30 zł, czyli ma 700 zł. Wysokość zryczałtowanej miesięcznej diety dla przewodniczącego Komisji Stałej i Komisji Rewizyjnej. W tamtej Radzie w 2010 roku ustalone to było w kwocie 500 zł, teraz 600. Czyli te 100 zł tutaj zdaniem moim, ale również pan i panów radnych, praca tych, którzy przewodniczą komisji, jest pracą, która wymaga określonego wysiłku. Zmniejszyliśmy w tej kadencji liczbę komisji, stałych komisji. Było 6 stałych komisji, teraz mamy 5 stałych komisji, a więc o jedna komisja jest mniej. Połączyliśmy jak gdyby tę komisję promocji, sportu i turystyki z komisją edukacji, kultury, sportu i turystyki. Więc mamy jedną komisję, która obejmuje szereg tych zagadnień, a przewodniczącym jest pan radny Henryk Strogosz. Dlatego też ta zmiana tutaj tego dotyczy, ale uważam, tak jak już tutaj państwo słyszeliście moją wypowiedź i w przypadku ustalania dla pani wójt, jak również i tutaj dla radnych. Mam pełen szacunek dla radnych. Radni pracują, a zwłaszcza przewodniczący komisji tutaj, o czym już świadczyły te dwie komisje gospodarcza i komisja edukacji. Dlatego też doszedłem do takiego wniosku, konsultacje oczywiście z moimi koleżankami i kolegami radnymi, że tu należy się jak gdyby to ustalenie tej kwoty naszej zespołu. Różnica pomiędzy pozostałymi radnymi i dietą w 2010 roku, a teraz w 7 kadencji jest 30 zł. Mieli 470 zł, jest 500 zł. A więc takie są tutaj różnice. Ja wiem, że ustalanie diet wzbudza zawsze pewne dyskusje, ale jest to zjawisko ogólnopolskie. I o tym doskonale wiem, że radni również takie diety ustalają. To tyle z mojej strony. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Bardzo proszę. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Raz, dwa, trzy. Cztery osoby są przeciwne. Czyli kto się wstrzymał? Dwie, czyli 6 osób w sumie. 15 odjąć 6, 9. Uchwała przechodzi. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Podjęcie uchwały nr 15 łamane przez 415 w sprawie zmiany uchwały nr 144 łamane przez 22. 12 Rady Gminy Janów z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów. Bardzo proszę, kolega przewodniczący. Projekt uchwały. Uchwała nr 15 przez 4 przez 15 Rady Gminy Janów z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr 144 przez 2212 Rady Gminy Janów z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów. Rada
Rada Gminy Janów uchwala paragraf pierwszy. W paragrafie drugim uchwały numer 144-22-12 Rady Gminy Janów z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów uchyla się dotychczasowe brzmienie punktu pierwszego i nadaje mu się następującą treść. Pierwsze. Przewodnicząca Rady Społecznej Joanna Ścigaj. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Janów. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tutaj z mocy prawa przewodniczącym, w tym przypadku przewodniczącą Rady Społecznej zawsze jest wójt. Zmienił się wójt, więc musimy taką uchwałę podjąć. Rada Społeczna, skład Rady Społecznej, kadencja trwa nadal. W momencie, kiedy skończy się kadencja, pani wójt zaproponuje nowy skład Rady, ale do tej pory tylko ta zmiana dotyczy przewodniczącego Rady Społecznej, czyli tą uchwałę musimy podjąć. Dobrze powiedziałem, pani mecenasie, o to chodzi? Tak. Myślę, że jest to wszystko jasne. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę podnieść rękę do góry. Uchwała została podjęta głośnie. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. W pewnym czasie na sesję przyszła pani wójt Joanna Ścigaj. Witam ją bardzo serdecznie. I przechodzimy do kolejnego projektu uchwały numer 16/4/15 Rady Gminy Janów z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały numer 10/3/14 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na pracę konserwatorskie restauratorskiego pobytu budowlane czy zabytków pisanym w rejestrze zabytków na terenie gminy Janów. Podstawa prawna. Może ja ją najpierw odczytam, a potem poproszę pana mecenasa o wyjaśnienie nam, na czym to polegało, że zostało to uchylone w tych właśnie częściach, bo to już podejmowaliśmy nasza rada. Rada Gminy Janów uchwala, paragraf pierwszy. W uchwale numer 10/3/14 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie Gminy Janów. Po pierwsze, uchyla się paragraf drugi, ustęp pierwszy oraz paragraf trzeci. Po drugie, uchyla się dotychczasowy wzór wniosku o udzielenie dotacji i wprowadza wzór, jak w załączniku 1 do niniejszej uchwały. Punkt trzeci, uchyla się dotychczasowe brzmienie paragrafu 5 ustęp 2 i nadaje mu następującą treść. W przypadku, gdy wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, do wniosku o udzielenie dotacji winien doręczyć. Pod punkt A. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymano w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w wyżej wymienionych okresach, albo nie otrzymywaniu takiej pomocy w tym okresie oraz, po punkt B, informacja określona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis. Czwórka. W paragrafie 5 dodaje się ustęp 3 o treści. Trójka. Udzielenie dotacji podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą stanowi pomoc de minimis i będzie udzielane zgodne z przepisami rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej
nr 1470 łamane przez 2013 z dnia 18 grudnia w sprawie stosowania artykułu 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, dziennik urzędowy Unia Europejska L352 z 24 grudnia 2013 roku. Punkt 5 uchyla się dotychczasową treść paragrafu 9 i nadaje mu następujące brzmienie. Paragraf 9 w nowym brzmieniu. Po pierwsze, wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Janów. Po drugie, uchwała w części dotyczącej udzielania pomocy de minimis obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 roku. Po trzecie, po upływie okresu stosowania niniejszej uchwały wszelkie programy pomocy de minimis spełniające warunki określone w tej uchwale pozostają objęte niniejszą uchwałą przez kolejne 6 miesięcy. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa śląskiego. Bardzo proszę pana mecenasa, żeby to nam przełożył na taki język zrozumiały z języka prawniczego. Dziękuję bardzo. Dzień dobry państwu. Proszę państwa, pierwsza uwaga, o ile mi wiadomo, ta uchwała uprzednio podjęta nie została uchylona. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta zgłosił tylko do niej pewne zastrzeżenia i zasugerował zmiany, które tutaj są wprowadzane. Nie doszło do stwierdzenia nieważności tej uchwały, ponieważ gmina wyjaśniła, że istotnie poprawiły te niedociągnięcia, które się pojawiały. Proszę państwa, są tu dwa rodzaje zmian. I tak idąc od tyłu, to wszystko, co jest pogrubione, to są zmiany zasugerowane przez UOKiK właśnie. One, pierwsza może ogólna uwaga, te zmiany, które są wprowadzane w tej uchwale, w żaden sposób nie zmieniają ich sensu. Nic z tego, co państwo uchwaliliście poprzednio, nie jest zmieniane. W poprzedniej uchwale także mówiło się o tym, że jest to pomoc dla przedsiębiorców i są potrzebne zaświadczenia. Natomiast UOKiK wskazał na to, że są różne rodzaje pomocy. I zażyczył sobie, żeby w tej uchwale wyraźnie wskazać, że pomoc udzielana na podstawie tej uchwały to jest pomoc de minimis. To jest, znaczy tak trochę między nami mówiąc, nie da się innej pomocy udzielić przez gminę, to zawsze będzie ta pomoc, no ale UOKiK powiedział, żeby było wyraźnie to wyartykułowane. Pozostałe przepisy co do zakresu obowiązywania tej uchwały i udzielania pomocy, to one są ograniczone czasowo z tego względu, że ta pomoc zgodnie z przepisami Unii Europejskiej może być udzielana tylko do 2020 roku. I tyle. Tam w tym paragrafie trzecim poczytano, musi być wskazane, że jest to pomoc de minimis, natomiast w paragrafie 5 ustęp 2 wskazuje się dokładnie, jakie zaświadczenia muszą być. Było w dotychczasowej uchwale takie ogólne określenie, że trzeba przedstawić te zaświadczenia. UOKiK powiedział, że woleliby, gdyby to było dokładnie napisane, co to ma być. Jeszcze, proszę państwa, prośba czy propozycja, aby zmienić dwa zapisy, ponieważ poprzednia uchwała w pierwszym punkcie, propozycja nasza, aby uchylić paragraf 2 ustęp 1 i paragraf 3. Paragraf 2 ustęp 1 poprzedniej uchwały mówił o tym, komu może być udzielona ta dotacja. I on brzmiał tak. Dotacje mogą być udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, posiadającym tytuł prawny do zabytku, który znajduje się na terenie gminy Janów. I proszę państwa, tu doszło do jakiejś nieścisłości, przypuszczam, dlatego że takie zawężenie tych podmiotów powoduje, że przedsiębiorcy są w ogóle wyłączeni. Bo wszyscy przedsiębiorcy działają na zysku. Natomiast ten punkt jest o tyle nieprawidłowy, że o tym, kto może dostać tę dotację, zdecydował ustawodawca w ustawie o ochronie zabytku. Dlatego propozycja nasza, aby w ogóle skreślić ten punkt, jest on niepotrzebny. To, kto może dostać, to jest w ustawie. Zresztą tutaj, tak jak państwo widzicie, na początku pisze się, że to nie mogą być przedsiębiorcy, a dalej to regulacja dotycząca przedsiębiorców. I analogicznie w paragrafie trzecim znajduje się zapis, że dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych.
W ustawie o ochronie zabytków znajduje się zapis, że ta dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładu. I nie ma upoważnienia dla Rady Gminy do zmiany tej kwoty, tej stopy procentowej. Nie jest oczywiście tak, że gmina czy Rada Gminy udzielając tej dotacji musi dotować w 100%. Natomiast to, że to może być do 100%, tego zmienia też niestety raczej gminy nie wolno, to też jest ustalone przez ustawodawcę. Stąd prośba o to, aby też usunąć te dwa punkty. Wprawdzie nikt na to nie zwraca uwagi, natomiast kiedy przeglądałem tę ustawę, no to mi się rzuciło w oczy, że aby nie było tutaj niezgodności z ustawą, to propozycja, aby to po prostu wykreślić, a te dwa punkty są regulowane trochę inaczej w ustawie. I to wszystko. Dziękuję. Dziękuję. Oczywiście tutaj informacji przekazanych, ale wszystko to jest język prawniczy i wiadomo, że są pewne przepisy, które są normowane nie tylko naszym prawem, ale również prawem europejskim, więc do którego musimy się także w pewnym stopniu czy dostosować. Kto zatem z pań i panów prawnych jest za przyjęciem projektu uchwały, za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Zatem, szanowni państwo, wyczerpaliśmy tutaj program podejmowanych uchwał. I przechodzimy teraz zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, jeżeli pani pozwoli, do sprawozdania z Wójta Gminy Janów, a później będą interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski. Zapewne szanowni państwo zauważyli, że zmieniliśmy od tej sesji nieco porządek. Dlaczego? Dlatego, że na początku były interpelacje, potem były zapytania. Powróciliśmy do tego, co kiedyś było w tym porządku obrad, a więc połączyliśmy to. Po wszystkich uchwałach dopiero interpelacje i zapytania, ponieważ się to wszystko jak gdyby rozjeżdża w pewnym momencie. Nie zawsze można to zapisać, nie zawsze można to zapamiętać, a tak to sądzę, że dla wszystkich będzie to wygodne. Pani Wójt, zapraszamy. Dzień dobry państwu. Przede wszystkim przepraszam za spóźnienie, ale wracam prosto z posiedzenia klubu wójtów i burmistrz. Pozwolę sobie szybko. Z prac za okres od 8 grudnia do dnia dzisiejszego, czyli do 27 stycznia. Z
ich rodzicami i wychowawcami. 17 grudnia obejrzałam bardzo ładne jasełka w szkole podstawowej imieniu Stanisława Kostki w Boczance. No, muszę powiedzieć, że pierwszy raz miałam okazję w jasełkach podziwiać nawet Jamesa Bonda. Program był bardzo ciekawy. W tym samym dniu wieczorem uczestniczyłam w posiedzeniu Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych. 18 grudnia w zespole szkolno-przedszkolnym w Janowie po raz kolejny odbyła się uroczystość pod tytułem Choinki Nadziei. Uroczystość przepiękna, zorganizowana przez zuchów i uczniów szkoły pod kierunkiem nauczycieli z tejże szkoły, na którą corocznie zapraszają osoby starsze z terenu naszej gminy. Brał również udział w tej uroczystości pan przewodniczący, chyba podzielił moje zdanie, że bardzo wzruszająca i wzruszająca uroczystość. 19 grudnia panią Sarnik, byliśmy w Katowicach w Banku Gospodarstwa Krajowego w celu podpisania pożyczki na finansowanie dwóch inwestycji, a mianowicie zagospodarowania rynku w Janowie etap pierwszy oraz zagospodarowania terenu przy szkolnym schronisku młodzieżowym w Siedlcu. 19 również grudnia w godzinach wieczorowych odbyło się zorganizowane przez SOPiS spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyli Państwo radni, Państwo sołtysi i wiele innych zaproszonych osób. 20 grudnia uczestniczyłam w spotkaniu w imieniu OSP Piastu. 22 grudnia do budynku Urzędu Gminy przyszła delegacja zuchów zespołu szkolno-przedszkolnego z Janowa, kluczowym świadkiem ze światełkiem pokoju. Byłam w śmiertnym dębie w związku z kłopotami komunikacyjnymi we wsi Śmiertny Dąb, spowodowanymi wykopami przy budowie kanalizacji. 29 grudnia z panią skarbnik byliśmy w Urzędzie Marszałkowskim w celu podpisania aneksu do umowy na realizację planowanej na rok bieżący inwestycji zagospodarowania rynku w Janowie etap pierwszy. Chodziło o wydłużenie terminu realizacyjnego. 30 grudnia uczestniczyłam w obradach trzeciej sesji Rady Gminy Janów. 31 grudnia z panem prezesem Natorą byliśmy znowu w Śmiertnym Dębie w związku ze zgłoszonym przez pana sołtysa nieodpowiednim stanem drogi w Śmiertnym Dębie. 7 stycznia odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy. Głównym tematem posiedzenia był projekt budżetu na
rok 2015. 9 stycznia byłam na spotkaniu z panią naczelnik PUK na takiej wstępnej rozmowie w sprawie przejęcia od Skarbu Państwa działki, na której znajduje się budynek pogotowia ratunkowego i działki pod stacji PARP. 11 stycznia dwie uroczystości w naszej gminie się odbywały. Wspaniały występ kule imieniem Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku w kościele parafialnym i oczywiście Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W tym roku Wielka Orkiestra grała w budynku remizy Orkiestr Wianowie. 13 stycznia byłam na spotkaniu z kołem emerytów. 16 stycznia uczestniczyłam w konwencie burmistrzów i wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, które odbyło się w Ogniankowicach. 16 stycznia miałam okazję uczestniczyć w pierwszym spotkaniu wiejskim, na którym był przeprowadzony wybór na sołtysa, a mianowicie Sołecki Jarów. Ponownie została wybrana pani Alfreda Mendakiewicz. Gratuluję. Powiem, że jednogłośnie. 17 stycznia uczestniczyłam w zebraniu sprawozdawczym OSP w Żurawiu. 20 stycznia odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. 22 stycznia byłam na posiedzeniu Komisji Gospodarczej. 24 stycznia drugie zebranie wiejskie poświęcone przede wszystkim wyborom sołtysa. Ponownie sołtysem Sołectwa Lipni została pani Sylwia Kozioł. Gratuluję. 27 stycznia, czyli dzisiaj, podpisywałam aneks do umowy na współfinansowanie projektu wykonanie altany przy stanie Amerykan w Złotym Potoku. Proszę o przedłużenie terminu realizacji tego projektu do 31 marca. I o godzinie 12.30 dzisiaj byłam w Urzędzie Miasta w Częstochowie. W sali sesyjnej było spotkanie klubu wójtów i burmistrzów pod kątem środków do wykorzystania w okresie 2014-2020. Dziękuję pani wójt za sprawozdanie z pracy. Panie i panowie radni, panie i panowie sołtysi, przechodzimy do punktu kolejnego: interpelacji, zapytania oraz wolne wnioski. Ponieważ gościmy tutaj, przede wszystkim bardzo zadowoleni, naszego radnego powiatowego pana doktora Mirosława Kula, dlatego też prosiłbym, aby teraz ewentualne zapytania, wnioski pod adresem powiatu, ponieważ pan doktor wcześniej powiedział, że ewentualnie jeszcze spotka się ze swoimi
pacjentami. Dlatego też takie właśnie zapytania, takie wnioski pod adresem naszego powiatu częstochowskiego. Bardzo proszę, żeby zgłosić. Bardzo proszę. Przechodzimy do interpelacji, wniosków, pytań, czyli punkt 6. Bardzo proszę pani burmistrz. Żadnego pozostałego, mam takie zapytanie, czy już wiadomo, jakie drogi powiat będzie budował w obecnej kadencji, czy jeszcze nie. Najbardziej interesuje nas droga przez Lipnik, czyli ta planowana od powrócie do Zarosza. Jeżeli mówimy o drogach, to już ten problem dróg podejmowaliśmy tutaj na Komisji Gospodarczej. Mnie jako mieszkańcowi również Złotego Potoku interesuje droga wojewódzka od Janowa do Złotego Potoku, ten fragment. Czy panu radnemu jest coś wiadomo? Bo już tutaj rozmawialiśmy na ten temat, gdzieś tam w internecie czytałem, że na razie jeszcze urząd marszałkowski nic nie mówi na temat remontów dróg, a tylko na temat obwodnicy Myszkowa. Czytałem, że ta obwodnica będzie realizowana za 20 milionów złotych z Urzędu Marszałkowskiego. Kiedy i będzie realizowana właśnie ta praca przy remoncie, przebudowie tej drogi Janów Złoty Potok? Ponieważ no, mówiono nam o tym, że na wiosnę ta inwestycja rusza. Tymczasem jesteśmy dla niej odpowiedzi. Ponieważ w tym roku środki unijne, to co gdzieś tam też czytałem, że środki unijne, one te stare jak gdyby się kończą, a tych nowych jeszcze jak gdyby nie ma. No ale te oczekiwania mieszkańców, no są, już niektórzy są naprawdę bardzo na to przygotowani. Ja kiedy zamieszkałem w Złotym Potoku w 1978 roku, to już wtedy słyszałem o tym, że ta droga będzie do remontu. A tu już minęło ponad 30 lat i właściwie nic się nie dzieje. Także też prosiłbym pana radnego, żeby o tym też powiedział. Jeżeli już jesteśmy przy tych drogach, to dzięki inicjatywie tutaj byłej radnej pani Maniszewskiej, ale również i mojej skromnej osoby, udało nam się zrealizować odcinek 150 metrów drogi między pałacem a internatem. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, bo tam rzeczywiście była dziura dziurze i nic nie było remontowane. Dlatego też bardzo bym prosił również pana radnego, żeby powiat no, dokończył jak gdyby to dzieło. Tam nie trzeba budować drogi od nowa, ale trzeba po prostu nakładkę zrobić. I jak tak policzyłem od bramy do tej nowej drogi, to jest 400 metrów i potem od internatu do domu nauczyciela i do szkoły łącznie 400-500 metrów, a więc 900 metrów więcej nie ma. Więc też bym bardzo prosił. Osobiście na pewno też się wybiorę do starosty i będziemy tam ci gospodarze tego terenu, a więc szkoła, muzeum, jak również i dom nauczyciela, wspólnota. Będziemy z takim pismem do pana starosty, ale tutaj również proszę pana radnego, żeby tam orędował za nami u pana starosty, żeby to w tym roku jakoś dokończyć. Naprawdę spodobała mi się ta droga. No inaczej tam żyjemy. Inaczej funkcjonujemy przez ten odcinek 150 metrów. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś do pana? Bardzo proszę, radny Arkusławicz. Sławicz. Jest mam zapytanie do pana radnego o drogę Bystrzanowice-Wyzurów. Droga ta była objęta prawdopodobnie w planie na ten rok, czy nie wiadomo. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z radnych? Radna pani Wanda. Korzystając tak, że jest z nami właśnie pan, chciałam zwrócić taką uwagę. Nie wiem, czy pani wójt zna tą sprawę też. W Żurawiu jest dziarka powiatowa, na której znajduje się stan. Tu od wjazdu od Lusławic przy kościele. Ta sprawa była już poruszana 4 lata temu, jak ja byłam sołtysem, rozmawiałam z byłym wójtem panem Markowskim i tak przez ten okres tej kadencji poprzedniej sprawa usnęła.
śmiercią, dlatego prosiłabym o zainteresowanie się zarówno o co chodzi? Panią wójt, jak i pana, dlatego że ten staw zarasta, bo inaczej nie można powiedzieć, że to jest zbiornik. To jest staw zarośnięty trzciną. Dlatego prosiłabym o zainteresowanie się i gdyby była możliwość o wyczyszczenie tego. Dziękuję. Tutaj rozmawiam również z panem przewodniczącym kadencji i zobaczcie państwo, że jesteśmy na terenie gminy, a ileż jest takich działek, które należą również do powiatu, prawda? Więc jest jeszcze jakiś kolejny gospodarz tutaj na terenie i trzeba również o to zadbać. Spojrzałem tutaj na lewo, witam bardzo serdecznie pana Artura Srokosza, przewodniczącego Rady Gminy Janów, czwartej kadencji. Witam bardzo serdecznie. I powracamy do dyskusji. Czy jeszcze ktoś z pań i panów radnych, bo najpierw panie, panowie, potem sołtysi, tu wcześniej kolega radny Krzysztof Szczepanek, bardzo proszę. Tutaj kolega Artur już powitanie w sumie do pana radnego powiatowego skierował, natomiast ja jeszcze tylko chciałem uzupełnić w kwestii drogi powiatowej biegnącej przez Okole Pole Teodorów, a konkretnie chodzi mi o te pobocza, które tam po prostu są w takim stanie, że zagrażają niebezpieczeństwu, dlatego że ta tematyka jakby się powtarzała już z lat poprzednich. Ja ostatnio, to mówiłem zresztą na komisji gospodarczej, byłem w starostwie, rozmawiałem z panią dyrektor Zalewską, no ale tutaj bym prosił pana radnego, by ewentualnie tą sprawę dalej pilotował i w tej kwestii coś tam zadziałać. Bo jeżeli chodzi o tą drogę, to co mówił kolega Artur Kłaboś, Bystrzonowice, Żurów, no ona została ujęta jako droga popowodziowa i będąc na rozmowie z starosty, pytam się go, czy ta droga została, że tak powiem, wrzucona do zrobienia projektu modernizacji. No akurat twierdził, że nie, ale tam dopisał sobie. No myślę, że to by było, panie radny, by ewentualnie te nasze kwestie popierać i wspierać. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Tutaj zgłaszał się pan przewodniczący Kawecki. Bardzo proszę. Doktorze, ja pani Wadzia poruszyła sprawę tego stawu na pustkach, bo myśmy to zgłaszali w poprzedniej kadencji. Ta sprawa miała być rozwiązana, miało być to przekazane do gminy, bo właścicielem tego jest oczywiście starostwo. Chodziło tam nawet o zagospodarowanie, tak pani Wadzia mówiła, i o wyczyszczenie tego stawu. A druga sprawa, jeszcze wracając do Żurawia, tam była jeszcze jedna działka, to jest tam w centrum, bliżej ośrodka zdrowia, za posesją pana Pawłowskiego i byłą posesją pana Słowaka. Tam też była taka działka, która właściwie nie istniała w ewidencji gruntu. W ogóle był teren, nie było numeru działki i to też ta sprawa miała być załatwiona, żeby nadać numer działki. I czy za posesją czy ją? Pana Pawłowskiego, jak na cmentarz się jedzie. Za ośrodkiem zdrowia, tam wzdłuż tych, tam jest taka działka, która właściwie no, był teren, nie ma numeru działki, jakby teren w ogóle nie istniał. I to miało być uregulowane, nadany numer działki, przekazane do gminy i do. Dziękuję panu przewodniczącemu. Jeszcze pan radny Przesówka. Mnie radny, nie interesuje działka biegnąca przez wieś za górze. To jest działka od skrzyżowania na Celiny do skrzyżowania z drogą biegnącą Rysławice Żura. Z tego co się orientuję, to jest droga powiatowa. Moim zdaniem jest to jedna z najgorszych dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Janów. Jeżeli pan radny wykazałby jakieś zainteresowanie. W chwili obecnej sytuacja jest taka, że pobocze jest wyżej niż nawierzchnia drogi. Ruch tam jest dosyć znaczny. W chwili obecnej zostały tam skierowane od kilku lat autobusy PKS-u. No, nośność tej drogi jest taka, jaka jest. Po prostu ona ulega coraz większej degradacji. Dziękuję. Dziękuję
Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z pań i panów radnych? Nie widzę. Zatem. A jest jeszcze radna Ania Tomcik. Ja mam takie pytanie, bo przy drodze, która była robiona w Złoty Potok Gorzku, są wykopane rowy i nie zaprojektowano zjazdu na pola poszczególnych osób. Czy jest możliwość do projektowania tego, żeby to poprawić? Ponieważ ludzie, niektórzy mają odcięte pola, nie można wjechać tam, żeby cokolwiek zrobić, przeorać pola. Czy jest możliwość poprawienia tego w projekcie? Dziękuję. Wiem, że ten problem jest już dawno poruszany. Rozmawiałem z panem sołtysem, ale bardzo dobrze, że tutaj radna to zgłasza, bo rzeczywiście trzeba to poprawić. Czy jeszcze ktoś z pani panów radnych? Nie widzę. Pan sołtys Śnieżek zgłaszał się, bardzo proszę. Panie radny, doktorze Dur. Ja mam do pana prośbę, myślę, że wszyscy inni będą też zainteresowani tutaj. Byłbym taki uprzejmy nam przedstawić swój plan działania na okres 4 lat jako radny powiatowy. Ponieważ w pana programie wyborczym może znają, ale może pan coś zmienić lub poprawić. I proszę nam jeszcze powiedzieć, jakie pan funkcje w tej chwili pełni w starostwie. To dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, pan sołtys z Piasku. O ile się nie mylę, tak jest. Panie Radny, ja miałbym prośbę do pana. W imieniu swoim imieniu mieszkańców oraz pracowników szkoły prosiłbym o obcięcie gałęzi przy ulicy Żurawskiej do szkoły. Z tego względu, że te gałęzie spadają na sam wodę na pieszy, a przy okazji na to dzieci się poruszają i stwarza to zagrożenie. Proszę. Jest droga powiatowa. Prosiłbym o to, żeby zarząd dróg po prostu te gałęzie usunął powierzchnią. Dziękuję. Dziękuję panu sołtysowi. Kto jeszcze z pani panów sołtysów? Czekam pani mieszkańców Janowa, bo właściwie dzisiaj tutaj widzę, to chyba pani Ania tylko była. Nie widzę. Witamy pana kierownika Jarosława Szymina. No co, wiadomo, że w przeważającej części są drogi, ale proszę pana doktora radnego o odpowiedzi. Dziękuję. Witam państwa serdecznie. Gratuluję wyboru pani wójt. Proszę państwa, dużo tutaj pytań. Zapewne nie na wszystkie dzisiaj będę państwu w stanie odpowiedzieć. Nie ma zbyt dobrych wiadomości odnośnie dróg. Niestety ten nasz subregion północny został bardzo okrojony finansowo. Jak państwo wiecie, wszelkie remonty i budowy dróg są związane z dotacjami unijnymi. Te dotacje unijne praktycznie na ten najbliższy czas są właściwie przeznaczone głównie na drogi krajowe i autostrady, no częściowo na drogi wojewódzkie. To zapewne państwo, którzy się interesujecie tym, to macie tą informację. Także tutaj z tymi drogami myślę, że gmina też nie będzie w stanie za wiele dołożyć do tych dróg. W sąsiedniej gminie olsztyńskiej jest budowana w tym roku, w naszym tutaj tym okręgu, będzie budowana droga Olsztyn-Turów i gmina tam wydatkuje 2,5 miliona złotych na tę drogę. Podobną kwotę wydatkuje powiat i 50% jeszcze wydatkuje będzie wydatkowany ze środków marszałkowskich z funduszy unijnych. Jeśli chodzi o drogę Janów Złoty Potok, o którą pan pytał, skoro pan marszałek nie wie, to ja naprawdę jestem za mały, żeby pan odpowiedzieć, czy będzie. Z tych wieści, które właściwie wiszą w internecie, no to będzie ta dalsza część drogi w kierunku Żarek. Będzie remontowana, to też zapewne państwo wiecie o tym. Odnośnie dróg na terenie pałacu, zapraszam. Dziękuję. Wystarczające mzurów. No, udało się tą drogę zrobić parę lat temu. No niestety te przetargi są organizowane tak, że te drogi są robione najmniejszym kosztem. Niestety ta droga pomału zaczyna też pękać i się czuć, ale
tego co wiem, ona nie jest ujęta w planie na ten rok, który jest w tej chwili. Natomiast na pewno będę zabiegał, ponieważ ja tę drogę bardzo często używam i prosto własny samochód będę się starał, żeby ta droga była zrobiona. Działka żurawi ze stawem. Poruszę ten temat podobnie ta druga działka. Tutaj odnośnie tej drogi Sokole Pole, to również porozmawiam z panią Zalewską, dowiem się. Też nie mam żadnych informacji dobrych odnośnie drogi w Zagórzu. Także tego na tą chwilę państwu nie powiem. Te przejazdy na drodze Złoty Potok Gorzków również mam nadzieję, że na najbliższą sesję coś będę więcej wiedział. Plan działania, no myślę, że to zostawimy na następny raz. I te gałęzie również poruszę w powiecie. Proszę państwa, jako że jestem jedynym radnym z tego terenu, mimo że jestem z gminy Olsztyn, deklaruję tutaj pełną współpracę i pełne poparcie dla działań pani wójt. Będę starał się, żeby zabiegać o te pieniądze, żeby te rzeczy, które w tej chwili starosta mówi nie, żeby były robione. Niestety albo stety, zwycięzcą wyborów jest PSL, my jesteśmy z nimi w koalicji, ale tak naprawdę nie możemy zbyt wiele od nich wymagać, ponieważ oni mają zdolność do samodzielnego rządzenia, także to, co nam się uda zrobić, myślę, że będziemy się starać. Mamy również z tego okręgu wyborczego radną z Lelowa. Taką rzeczą dużą, małą, o którą bardzo zabiegam, czy ja i pani Dziura, to jest rondo w Staromieściu. To prawda jest nie na terenie naszej gminy, ale dotyczy to w znaczącym stopniu naszych mieszkańców, szczególnie tego wschodniego regionu parafii staromiejskiej. Bardzo zabiegamy, również nie jest w planie ujęte rondo. Właśnie tam państwo znacie tą drogę międzykrajową 46, drogą na Miegowe i Żarki i drogą w kierunku Kościoła. Tam to rondo jest bardzo potrzebne, ponieważ zdarzyły się tam i śmiertelne wypadki i często gęsto również zwykłe takie wypadki z ofiarami z rannymi się zdarzają. Także bardzo, bardzo zabiegam, bardzo zabiegam. Żeby tam doszło do tej budowy, a też nie są wstępnie żadne środki tam podjęte. Tutaj mam prośbę, bo do końca tego miesiąca można zgłaszać swoje uwagi odnośnie tego planu, który jest na stronie Ministerstwa Infrastruktury. I państwo, tutaj pani wójt doskonale wie o tym, a również państwo radni, a właściwie każdy również mieszkaniec może wypełnić taki formularz, który zgłasza uwagi do tego planu dróg na ten bieżący rok i na te najbliższe kilka lat. No niestety, my jesteśmy jako ten rejon częstochowski bardzo, bardzo słabo uposażeni finansowo na budowę tych dróg, nawet tych wojewódzkich i krajowych. Chyba, pamiętam, 80 milionów w tej perspektywie najbliższej. 80 milionów, dużo większa kwota jest przeznaczona na przykład w powiecie kłobuckim na tamte ich drogi. Także no nie jest to zależne od powiatu, ale zgłaszamy właśnie, mówię, do końca stycznia można tam zgłaszać te wnioski. Także z tymi pozostałymi sprawami postaram się państwu wyjaśnić. Czy ja jeszcze mogę? Dziękuję panu radnemu, bardzo proszę. Ja mam jakieś zapytanie do pana doktora, bo słyszałam, że pani doktor Adamus wybiera się na emeryturę. I czy będzie pracowała dalej, czy no, będzie jakiś nowy lekarz przyjęty, pediatra? Znaczy, to właściwie jest pytanie do dyrektora, ale skoro tu jestem, to mogę. Z mojej wiedzy pani doktor Adamus będzie nadal pracować kilka godzin dziennie, natomiast dyrektorem ośrodka zdrowia został pan doktor Polga, który jest pediatrą. Dziękuję.
pan przewodniczący Kawecki? Proszę, ja dokładnie zapytać, bo pan mówił, że to są nikłe szanse na wykonanie tej drogi. Chodzi mi o tą drogę, co pani wójt pytała, Zalesice, Lipnik, Żuraw, Małusy, bo ta droga jeszcze w poprzedniej kadencji pani radna powiatowa, członek zarządu pani Maliszewska mówiła, że jest szansa wykonania tej drogi do 2017 roku. Nawet miał być ogłoszony projekt na wykonanie już tej drogi w zeszłym roku, no ale z racji wyborów to jakoś przesunięto. Czy coś konkretnie, czy w ogóle nie ma żadnej szansy, żeby ta droga powstała? Bo w tej chwili tylko powiem, że ona jest w takim stanie, że tam już nie ma co remontować. Przez las od Lipnika do Zalesic, tam jest odcinek jakiś niecałe 4 km, to ona się po prostu rozsypała. Przez linię tam, przez wieś jest pozapadana. Pobocze jest tak w niektórych miejscach nawet 30-40 cm powyżej drogi, bo po prostu. Proszę Państwa, robimy, nie wiem czy Państwo zdajecie sobie sprawę, co było zrobione w poprzedniej kadencji. Wszystkie gminy nam wytykają, że zrobiliśmy tyle dróg tutaj na tym terenie powiatowym i tyle remontów. I wszystkie gminy nam wytykają, że wy ciągle chcecie więcej. My będziemy chcieli więcej oczywiście i będziemy się starać, będziemy zabiegać o to. Natomiast mówię, w tej perspektywie budżetowej najbliższej nie jest ta droga przewidziana, chociaż mówię, to pewnie się może zmienić w każdej chwili. Także nie są to niestety dobre wieści, ale mówię, no zabiegamy o to. Zabiegamy. No, powiem Państwu, że na terenie wydawało się, że również gdzie dużo dróg powiatowych zostało zrobione na terenie gminy olsztyńskiej, prawda? Czyli cała droga od trasy aż do Sierca, od Olsztyna aż do Biskupic i dalej w stronę Chorągnia. Ale też są dwie drogi powiatowe, które są drogami gruntowymi. To są dwie drogi, jedna pomiędzy Turowem a Małusami Wielkimi. Jest droga powiatowa, podobno ważna strategicznie, która jest drogą gruntową. I jest jeszcze droga powiatowa, tam gdzie jest ten zjazd koło mostu przed Częstochową, która biegnie w kierunku tak zwanych bloków kolejowych. I też tam jest droga gruntowa, jest drogą powiatową. No tego tutaj na terenie naszej janowskiej gminy nie ma. Dziękuję bardzo. Czym jeszcze jakieś pytania, wnioski do pana radnego? Bo bardzo dużo jest takich, ale... Cieszę się, że pan doktor identyfikuje się z gminą, bo mówi pan, nasza gmina bardzo dobrze świadczy o radnym i jesteśmy tutaj pełni nadziei, że w miarę możliwości będziemy tutaj coś na terenie tej gminy robić. Ja sądzę, proszę Państwa, że te na bieżąco zebrania wyborów sołtysów to ta okazja do spotkań z panią wójt i innymi osobami. Dlatego też myślę, że ta dyskusja dzisiejsza, no ona będzie również przenoszona często właśnie tam. Ale przechodzimy teraz do jeszcze ogólnych pytań, interpelacji, wniosków. Bardzo proszę panowie radni, jeżeli takie są, to proszę. I panie przewodniczący, pozwolę sobie tak sobie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo również i zapraszam na kolejną sesję. Bardzo proszę, panie i panowie radni, czy do pani wójt są pytania? Pan radny Osyra. Pani wójt, panie przewodniczący, państwo radni, jak wszyscy wiemy, zapewne przyszedłem rozpoczynają się na naszym terenie ferie zimowe dla dzieci i młodzieży. Ja postanowiłem też wydrukować tutaj program z opisu w Janowie. Bardzo bogaty program zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie ferii, będą mogli uczęszczać na te zajęcia. Tym jest problem tylko, że w czasie tych ferii rodzice tychże dzieci nie mają wolnego i jak zapewne dobrze się dowiedziałem, nie ma żadnego transportu z okolic terminator Pani, która jest duża dzieci, które by chciały uczęszczać na te zajęcia.
nie wiem, czy byśmy mogli jakoś rozwiązać ten problem, żeby mamy jeszcze tydzień czasu praktycznie, gdyż tak naprawdę program tutaj z opisu jest chyba przewidziany tylko i wyłącznie dla dzieci z Janowa, bo dzieci z innych miejscowości nie mogą się dostać na te zajęcia, które ten plan jest bogaty. I także pani dyrektor uchwali zapewnienie, że jeżeli byśmy chcieli jakieś zajęcia zorganizować, ona może udzielić nam pomieszczeń w sali gimnastycznej czy innych klas, gdyż i tak szkoła jest w trakcie ferii otwarta. Czy moglibyśmy jakąś tą sprawę doprowadzić, żeby każde dziecko, które ma chęć uczestniczenia w jakichś zajęciach w czasie wolnym, miało taką możliwość. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czołem jeszcze inna. Pytania, wnioski. No, myślę, że później pani wójt ewentualnie będzie odpowiadać. Bardzo proszę. Bardzo proszę panią wójt. Proszę państwa, niech był przewidywany dowóz dzieci na zajęcia w czasie ferii. Nie wiem, jak sobie państwo to wyobrażacie, że mamy wynająć autobus, który będzie jeździł po całej gminie i zbierał, czy jakieś dziecko chce jechać, czy nie chce jechać. Nie mamy rozeznania, ile dzieci z której miejscowości chciałoby skorzystać i z jakich zajęć, jeżeli będzie taka potrzeba i konieczność, owszem, możemy transport zorganizować, ale będziemy musieli poszukać i zrezygnować z innych wydatków, dlatego że w budżecie nie były zaplanowane pieniądze na dowóz w czasie ferii. Tylko dodam, że rodzice dzieci nie są informowani w szkole, że taki program po prostu istnieje, ale gdyby któryś z rodziców miał możliwość dostarczenia dziecka, to po prostu dużo osób proszą o takie problemy, gdyż składają takie zapytania, czy zostaje poinformowani, że takiej informacji nie było. Tak jak powiedziałem panu dyrektorze, na rozmowie poinformowałem, że może być ten cały gimnastyczny, czy część z tych zajęć po prostu. Tak, jeden człowiek, który budujesz na szkole, który organizował zajęcia dla dzieci, to jest po prostu dla łatwiej niż żeby tak naprawdę, jak pani mówi, wynająć transport i zapłacić za to, żeby tam kilkoro dzieci przyjechało. Ja też nie zapewniam, że tych dzieci będzie cała masa do uczestniczenia w tych zajęciach, ale zapewne może zajęć będą rozdane, tak rozdane, żeby każde dziecko miało dostęp do jakichkolwiek zajęć, tylko się nie miało czasu dłuższy, bo nie przed komputerem. Proszę pani wójt. Powiem może tak. Wydaje mi się, że dyrektorzy szkół mogli skontaktować się z panią dyrektor Sokisu, wyjść taką propozycją, żeby w takim czy innym pomieszczeniu budynku szkoły zorganizować niektóre z tych zajęć, żeby dzieci z całej gminy mogły skorzystać. No nie wydaje mi się, żeby tutaj była taka potrzeba, żeby wójt musiał pośredniczyć w takich rozmowach, bo uważam, że i dyrektorzy szkół, i pani dyrektor są osobami otwartymi, na pewno bez problemu by się mogli dogadać. Ale ja jutro porozmawiam z panią dyrektor Sokisu, żeby ewentualnie skontaktowała się z dyrektorami szkół, którzy sobie życzą, żeby niektóre z tych zajęć umieścić w szkołach, na przykład w Wygoczance i w Lusławicach. Dziękuję bardzo. Ja sądzę, że to rozwiązanie, które podała pani wójt, jest takim realnym. Ale inicjatywa tutaj radnego jest godna uwagi, bo rzeczywiście tak powinno tutaj być, żeby te zajęcia, również i tam się odbywały. Pierwszy był radny pan radny Szedzówka. Szanowni państwo, ja takie krótkie ogłoszenie. 7 lutego o godzinie 10 będzie organizowany turniej ping-ponga w świetlicy wiejskiej w Zagórzu. Przewidziane nagrody i drobny poczęstunek dla uczestników. Chodzi tutaj o dzieci i młodzież szkolną i gimnazjalną. Serdecznie zapraszam. Brawo dla pana radnego. Są to pieniądze nie z Sokisu, tylko pozyskane od mieszkańców przy Zagórze i od sponsorów z terenu Zagórza. Dziękujemy i gratulujemy.
7 o 10. Tak jest. I pan radny Szczepanek, a potem pani radna. Szanowni Państwo, ja tutaj chcę jeszcze porównać do wypowiedzi kolegi radnego Dawida Posyry. Powiem tak, no, jestem też członkiem Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Powiem, w latach poprzednich było tak, że na okres przynajmniej ferii i wakacji, to wiem, że takie plany Sokis robił sobie. Też ma tam do dyspozycji osoby, które mają pracować sieci i myślę, że chyba to, co tutaj przedmówcy mówili, że żeby skontaktować się z panią dyrektor i ten temat powinien być rozwiązany, bo ja myślę, że chyba żadnego problemu by w tej kwestii nie było i nie będzie. To tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo i pani radna. Ja mam się. Informacja, że będą bezpłatne dojazdy dzieci do szkoły podstawowej z drugiego potoku. Czy to będzie tylko chwilowe, takie półroczne, czy to będzie już na stałe takie wprowadzenie nowości? Nie, ten bezpłatny dowóz będzie do końca roku szkolnego. Natomiast przy ogłaszaniu przetargu na dowóz na rok szkolny 2015-16, uważam, że ta kasa też powinna być uwzględniona w przetargu, ponieważ no, jedynie dzieci z potoka, nie wiem dlaczego, zostały obciążone kosztami dowozu, natomiast z terenu całej gminy dzieci dowożone są bezpłatnie, bez względu na odległość i dziękuję pani wójt. Ten problem podejmowany na Komisji Edukacji. Ja sądzę, że możemy tylko podziękować w imieniu mieszkańców Złotego Potoku, bo oczywiście, że tak, byłoby dobrze, przynajmniej do końca roku, a potem będziemy się ustawić. Pan radny Gasta. Pani Włodka, do kierownika, jak to wysunę? Czy Urząd Gminy w Janowie ma jakieś plany względem boiska sportowego koło OSP w Złotym Potoku, tego asfaltowego? Ileś tam lat temu, z 10 lat więcej było zbudowane, a w tej chwili takie strasznie zapuszczone, siatka jest pozrywana. No zagrać to w bezpieczeństwo w ogóle, nawet nie muszę w tej chwili tam grać. Czy Urząd Gminy Janów będzie miał jakieś plany związane z tym terenem? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan radny, pani proszę. A ja mam takie pytanie, czy to boisko jest wykorzystywane? Nie, bo to jest wykorzystywane. Tak, jest on. Tak, teraz jest on. Znaczy, powiem tak, dzieci tam czasami przychodzą na koszykówkę, już tam grają. No zdarza się, że gdzieś tam przebywają. A jak często się to zdarza? No, nie wiem, pół kilometra dalej jest obiekt pięknie wyposażony i zabezpieczony. Czy jest sens inwestować w następne boisko? Nie, chciałbym się dowiedzieć właśnie, czego musieliśmy robić z tym boiskiem. Nie wiem, czy w ogóle najlepiej go zlikwidować, bo tylko nie jakiś sensie to bo i tak jest to. Przyznam się, że nie wiem jak wygląda i postaram się w najbliższym czasie przejechać do Potoka. Zobaczymy, czy to jest w stanie podejmować. A jeżeli chodzi o teren tego sklepu z tym, czy tam będzie planowane w przyszłości, czy nie? Mówimy o Anatolu? Tak. Ja już byłam, zaprosiłam pana kierownika Zasunia i byłam obejrzeć ten budynek, że tak powiem, tę część niewykorzystaną. I może na razie przedstawię Państwu takie moje zamierzenia, plany. Chciałabym tam w tym pomieszczeniu zorganizować, nie mam w tej chwili nazwy ani takiego ścisłego określenia, ale coś związanego z izbą regionalną, ale takiego pomieszczenia wielofunkcyjnego. O czym sobie pomyślałam?
przez naszą gminę przewija się rokrocznie bardzo wielu turystów. Nie mamy chyba jako jedyna gmina właściwie żadnego sklepu pamiątkowego. Gdziekolwiek wyjeżdżamy na wycieczkę, na wczasy, z każdego takiego wyjazdu wracamy do domu z jakimś drobiazgiem, z jakąś pamiątką. I pomyślałam sobie, ponieważ na terenie naszej gminy jest wiele osób potrafiących robić no, przepiękne rzeczy. Czy rzeźby, czy jakieś koronki, serwetki, hafty. Wiele zdolności mieszkańcy naszej gminy posiadają, więc pomyślałam, żeby wykorzystać to miejsce, dlatego że jest w potoku, tam największa grupa turystów się przewija, i zrobić tam na przykład wystawę wytworów ludowych, a dodatkowo mieszkańcy naszej gminy mogliby sobie w ten sposób parę groszy zarobić. Jest wiele osób niepracujących, emerytów, którzy potrafią coś zrobić ładnego i wtedy w takim sklepie można by było te ich wytwory sprzedawać. Taki jest mój pomysł. Dziękuję. Pan radny Szacówka. Pani Wójt, z tego co się orientuje, Urząd Gminy dzierżawił od przedsiębiorstwa Poczty Polskiej budynek, część budynku na GOPS. Czy nie lepszym pomysłem by było ten adoptować ten sklep Anatol na potrzeby GOPS-u? To jest mój taki szybki pomysł. Dziękuję. Dziękuję. Czy pomysły się rodzą? Bardzo proszę, inni Państwo radni, kto jeszcze ma pytania? Pani Wójt, na razie ten pomysł oczywiście trzeba przemyśleć. To jeden z pomysłów, który się rodzi. Proszę bardzo, czy panie, panowie radni jeszcze mają zapytania? Na razie nie widzę. Kto z pani, panów sołtysów? Pierwszy. Widzę panią, Irenę Zepę. Bardzo proszę. Pani jest sołtysem, ale wśród sołtysów siedzi. Mam pewne uwagi po spotkaniu, jakie było tutaj w Janowie z okazji wyboru sołtysa. Zainteresowana jestem odpowiedziami, które udzielił pan Michał Napora. A właściwie jestem zupełnie nieusatysfakcjonowana. I chciałam tutaj te odpowiedzi pana Napory jakby powtórzyć i ewentualnie otrzymać, jakie stanowisko w tej sprawie zajmuje Urząd Gminy jako bezpośredni nadzór nad tą jednostką. Pierwsza rzecz, którą wyjaśnił pan Napora, to jest to, że on jest właścicielem liczników na wodę, które w tej chwili są zainstalowane w sieci. Nie odzywałam się od razu, jako że nie miałam pewności w tej sprawie. Okazuje się, że i pierwsze liczniki, i te po wymianie drugie były kupowane przez no, właścicieli korzystających z sieci. Następnie powiedział też rzecz bardzo bulwersującą, że ponieważ osoby będące na tym spotkaniu upominały się o cenę metra sześciennego wody. I pan Natura udzielił takiej odpowiedzi, że ta cena jest tak wysoka z tego powodu, że między innymi tam są zbierane pieniążki na to, żeby opłacić pracownika, który chodzi i zbiera opłaty za wodę. Po drugie, żeby zrealizować jakby, nie wiem, czy całość, czy częściową opłatę wziętej pożyczki na budowę sieci kanalizacyjnej w Janowie. No po prostu rzecz bulwersująca, bo jakby chyba mieszkańcy nie uczestniczyli, że tak powiem, w budowie czy wyrażeniu zgody na branie pożyczki na konto biorących wodę. A jeszcze stwierdził, że ta woda będzie w takiej cenie z tego powodu jeszcze długo, a może i z 10 lat. Teraz następna sprawa o składzie komisji, nie wiem jak ona się nazywa. Rada nadzorcza. Sprawdzam, nie jest to, co on porozumiał. No właśnie, ja też to
sprawdziłam w internecie, zupełnie tego nie ma. Nie ma, przecież nie ma. Nie ma jakby wymagań bardzo konkretnie sprecyzowanych odnośnie szefa czy kierownika tej instytucji, natomiast to, co on mówi i odnosi się do tej rady, no to w ogóle jest, nie wiem, chyba z księżyca wzięte, bo nie wiem, chyba żeby zawyżyć rangę działania po prostu tej instytucji, żeby ktoś musiał mieć doktora i kurs, który zdaje jeden z 10 uczestników tego kursu. No po prostu ja bym to skomentowała mniej więcej w ten sposób, jak to zrobił pan Kurski, że komota dokładnie wszystko przyjmie. I chciałabym usłyszeć stanowisko, nie wiem, czy pani wójt, czy państwo tam rozważyli ten problem, ten sposób wyjaśnienia pana na pory i ewentualnie rozwiązanie tego w jakiś sposób, bo to się po prostu, no nie wiem, no to jest traktowanie ludzi jak osoby, które nie bardzo umieją czytać, pisać i tak dalej. A jeszcze było takie zdarzenie, że tam przez miesiąc nie było w którymś roku wody na ulicy Belowskiej. I pan Napora ciągle się odwołuje do tego, że jak był pan Dziurkowski, to się stało to złe i tamto złe i tak dalej. Uważam, że przez tyle lat to już jest wyjście na tej Belowskiej, to pobudowali tą sieć w taki sposób, jak żeście chcieli, czy nie wiadomo, już nie pamiętam tego określenia. Niemniej ta sieć jest dziwnie zbudowana, ponieważ przy Belowskiej nie było możliwości poprowadzenia wodociągu w chodniku czy przy jezdni, bo jest taka zabudowa, żeby się może zwaliły te piękne domy, które tam są, czy wartościowe. I wiem, że były spotkania tutaj w dużej gminie wielokrotne, żeby mieszkańcy tej lewej strony wyrazili zgodę na przeprowadzenie sieci przez podwórca. Także no po prostu jestem tak rozczarowana tym wyjaśnieniem. Sądzę, że państwo, którzy usłyszeli po raz pierwszy te odpowiedzi, też ewentualne swoje stanowisko w tej sprawie. Panie Reno, moje stanowisko jest takie, że zaprosimy Panią na Komisję Gospodarczą i na Komisję Gospodarczej, kiedy będzie Pan kierownik na bez niego. Nic bez niego. Cokolwiek byśmy tutaj powiedzieli, to i tak by to było tylko gadaniem próżnym. Dlatego też na kolejne posiedzenie Komisji Gospodarczej zaprosimy i wtedy będzie już, my też przemyślimy te sprawy i będziemy wyjaśnić tak na spokoju. Ja przepraszam pana sołtysa Śnieżkę, no ale, ze względu na to, że spojrzałem na kobietę, może słabość do kobiet. Bardzo proszę pan sołtys. Szanowni państwo, jeszcze moment, panie sołtysie, jedno zdanie przewodniczącego Komisji Gospodarczej. Szanowni państwo, to co powiedział pan przewodniczący, bo na tym pierwszym spotkaniu naszej komisji ja mówiłem i jest to ujęte w planie pracy na ten rok i jeżeli tylko, bo tak planuję tą komisję na przełomie lutego marca, ja nawet telefonicznie już rozmawiałem z panem Naporą, więc jak ta komisja będzie odbywała swoje posiedzenie, panią prezeskę poproszę, by panią osobiście na tą komisję poprosić i wtedy będziemy sobie wyjaśniać wiele kwestii związanych z tym, że no bo jak powiedziałem na tym pierwszym posiedzeniu, skład rady też było 9, można powiedzieć, nowych radnych, no więc w tym punkcie jest zapoznanie z pracą Zakładu Gospodarki Komunalnej. No i jest tam wiele takich po prostu uwag. Ja też osobiście mam do kierownika, do prezesa kilka takich pytań z zastrzeżeniem, ale jak mówię, to na Komisji Gospodarczej będziemy sobie w tym gronie pomagać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No i mam propozycję, żeby uzupełnić jeszcze ze dwie osoby, żebym ja tam nie występowała jako solistka, bo ale, ja proszę pani, komisja jest po prostu, że tak powiem, otwarta, każdy na komisję może przyjść. Ponieważ wtedy, pani Leno, było wtedy zebranie wiejskie, wiadomo, że to było audytorium o wiele większe, natomiast no, komisja jest 9-osobowa,
Zazwyczaj jest pani wójt, jest pan kierownik zasłon, ja jestem ktoś jeszcze, prawda? Więc wtedy jest ta okazja spokojnie do porozmawiania, bo dzisiaj, tak jak mówię, no będziemy rozmawiać i tak nie dojdziemy do jakiegoś konsensusu. No to pan sołtys śmierzy. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ponieważ jesteśmy w okresie wyborów na sołtysu i ten czas, powiedzmy, się zbliża z cyklem jak gdyby wyborów do na wójta i na radnych. Chciałbym tutaj w swoim imieniu, myślę, że innych kolegów i koleżanek również podziękować za współpracę, za zacne działania na rzecz swoich sołectw. Na pewno one w obrębie tych 4-letniej kadencji przyniosły dużo, dużo i radości dla mieszkańców, no i też no, troszeczkę też no, kłopotów osobistych i zarazem no, problemów wynikających z braku pieniędzy w gminie. Myślę, że nowy przewodniczący Komisji Gospodarczej będzie miał w swoim zanadrzu i ambicji podjęcia nowej, że tak powiem, czynności w ucisku na rzecz tegoże przysiłku sołectwa. A myślę o tym i myślę, że pan weźmie sobie to do serca, bo mieszkańcy już mają tego powyżej uszu. Wiem, że w tym roku to jest bez szans, ale plan i działania jak i komisji, jak i pani wójt mogą przynieść w ciągu całego roku jakieś kroki, aby na przyszły rok wystartować z wysokiego C. Bardzo proszę, ponieważ ja nie będę startował i nie będę już sołtysem w sołectwie Kucisko, ponieważ nie mieszkam już tam. Myślę, że doczekamy się w długim okresie czasu, a myślę, że w przyszłym roku na pewno naprawdę drogi z prawdziwego zdarzenia. Ponieważ Kucisko, to, że jest małe, jest jedno z najmniejszych sołectw w Polsce, świadczy o tym, że o nim trzeba zapomnieć. Jest to sołectwo, które może naprawdę gminę wnieść i przynieść dużo, dużo dochodu, jeśli się mądrze zagospodaruje. I dlatego apeluję do państwa. Państwo, żeście tutaj w ciągu dzisiejszej sesji, tak jak i poprzedniej sesji, w swoich uchwałach podjęli pewne zmiany dotyczące swoich wynagrodzeń, swoich diet i tak dalej. Ja bym chciał jako sołtys poprosić i zaapelować do państwa radnych, czy do członka komisji finansów, czy budżetu, aby również uwzględnić tenże działania na poczet sołtysów. Proszę państwa, oni też są ludźmi, którzy muszą mieć jakieś bodźce. A tymi bodźcami mogą być nie tylko pochwały, ale też środki finansowe. Myślę, że żaden dyplom nie wniesie tyle radości, co pieniądz. Owszem też, bo to będzie dla potomnych. I proponowałbym przeanalizowanie i przemyślenie tego tematu. Bardzo proszę uwzględnić to również. Ja nie będę rzucał tutaj kwoty czy propozycji, ale uważam, że trzeba to docenić, to działanie sołtysów. Bo naprawdę są ludzie, którzy wiedzą, ile to serca i duszy trzeba z siebie dać, aby móc po prostu działać na rzecz ludzi i małych ojczyznach. To z mojej strony w kwestii tej mojej propozycji. Jeszcze jedną mam propozycję i prośbę do pana kamerzysty. A mianowicie, wszyscy internauci lubią i chętnie oglądają, co się u nas dzieje na sesji. Ale są miejsca, czy momenty, które na przykład nie widzą osób, które powiedzmy przyszły, ale nie uczestniczyły w jakiejś dyskusji, czy w jakichś zapytaniach. Po prostu, żeby czasami skamerować te osoby pozostałe, które są na sesji. Czy chcą się zobaczyć, a może następnym czyjdą, bo będą chcieli się zobaczyć na tej gminie, na gminie sesji. Uważam, że zaapeluję też jeszcze do sołtysów obecnych i następnych. Bardzo was proszę,
starajcie się, jest to trudne, aby po prostu prosić mieszkańców, aby przychodzili jak mogą na sesję. To też jest wasze działanie z oczywiście. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję panu przewodniczącemu za tę propozycję, nad którym będziemy pochylać się również. Dziękuję za to, że kierował słowa do Rady Gminy, jak również do radnych, jak także i do koleżanek i kolegów sołtysów. Odnośnie internautów, dzisiaj tutaj przed sesją rozmawialiśmy na ten temat i nasza gmina jest jedną z niewielu tutaj, która przekazuje na żywo obrady sesji. To było wprowadzone przez przewodniczącego Ludwika Hańcza. Wydaje mi się, że jest to coś dobrego, bo kiedy patrzę, to około 800 osób oglądało przedostatnią sesję, a rozmawiając tutaj z panem Rafałem, on twierdzi, że te 300-400 osób, no to jest właśnie takich, którzy zawsze oglądają. I teraz, gdybyśmy na przykład to zabrali, no to by na pewno było źle, bo jednak wszystko to, co robimy, powinno być jawne. Wszelkie jakieś ustawienia kamery, to sądzę, że tutaj pan Rafał będzie na ten temat pracował, chociaż nie jest tak łatwo, bo jak zauważyliście państwo, zmieniliśmy tutaj samo ustawienie i chyba jest o wiele lepiej. Będziemy starać się, żeby to wszystko dopracować. No, czyli są jeszcze, bo staram się, żeby wszystkie głosy wysłuchać, ale jednocześnie dyscyplinuję się w czasie. Zauważyliście państwo, że chcę, żeby te nasze sesje były sesjami sprawnymi i żeby nie gadulstwo, ale konkretnie i do przodu, żeby ten czas szedł. Pani sołtys Janowa. Dziękuję bardzo. Ja zwracam się z prośbą do pana kierownika Jarka Zasług. W niedługim czasie będziemy mieli wiosnę. Mamy tutaj kilka posesji, które są bardzo zaniedbane. Dwie posesje na ulicy Lelowskiej. To jest posesja po pani Bombi, któż w tamtej kadencji ten temat był poruszany. Niby rodzina miała to uporządkować, ale do tej pory jest tam tak jak jest. Koty, szczury. Także, że jest naprawdę wcześniej trzeba by było zwrócić się do czy współwłaścicieli, bo pani Bombik jest w domu opieki społecznej, więc wiadomo, że nie będzie w stanie tego wykonać, ale może jest jakaś rodzina, która by to uporządkowała. Jeszcze jest na ulicy Lelowskiej taka jeden budynek po prawej stronie w kierunku Byszczanowic. Nie wiem, kto tam mieszka, tam jest pustostan, tam nikt nie mieszka. To tam gdzieś koło państwa Motylów. Może pani Państwa będzie. Po lewej. Tam jeszcze taka jedna posesja jest, budynek właściwie, który no, należałoby się nim zainteresować. I jeszcze na ulicy Żurawskiej po panu Krajewskim. Tam wrosło w dach drzewo i jeżeli jest wiatr, lecą te gąsiory, dachówka z tego dachu, no i jest dosyć niebezpiecznie przechodzić koło tego budynku. Udało nam się po państwu Maciągowskich tą ruderę no, doprowadzić do tego, że została rozebrana. Wydaje mi się, że i uda nam się uporządkować te, no, w tej chwili, które tak mi przyszły na myśl, że należałoby uporządkować. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani sołtys. Pan sołtys ze Świętego Dębu. Nie chciałem się pani wójt dowiedzieć, kiedy był termin zakończenia budowy robót na Świętym i kiedy będzie zakończony po prostu? Kiedy będzie zakończony, nie potrafię panu powiedzieć. Po ostatniej rozmowie, którą przeprowadziłam z panem Naporą, to on ma nadzieję, że
do końca lutego, że skończą, ponieważ mają opóźnienie. A jeżeli chodzi o umowę, to do końca grudnia? Sprawdzę, nie jestem pewna. Ale na pewno już po. Dziękuję. Pan sołtys Jasno, pan Miedziński. Panie Przewodniczący, mam takie pytanie. Zarówno do Pani Wójt, jak i do Szanownej Rady. Czy w tym roku przyszłym miejscowość Piasek może liczyć na położenie nakładek asfaltowych na drogach gmin? Z tego względu, że jesteśmy jedyną miejscowością w gminie i mamy drogi praktycznie gruntowe. Bardzo bym prosił o wykonanie tego. Z tego względu, że jest to po prostu uciążliwe dla mieszkańców. Nie można uśmierzyć, nie można przyjść, nie można przyjechać. Dziękuję. Dziękuję. Pani Wójt. No nie będę obiecywała, że nie to wszystko. Doskonale Państwo wiecie, jaka jest sytuacja finansowa gminy. Na pewno jakieś drogi będziemy starali się zrobić na terenie gminy, ale takie najbardziej potrzebne i no, zagrażające wręcz bezpieczeństwu w pierwszej kolejności. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Pań i Panów sołtysów? Nie. Pan Przewodniczący? Miałam pytanie do Pani w sprawie stanowiska o możliwości przejęcia próbach i starania gminy przejęcia działek po byłym CPN-ie i po tam, gdzie jest pogotowie, tak? I to chciałem zapytać odnośnie pogotowia, czy tam te budynki jest szansa też przejęcia tych budynków, czy tylko same działki? Bo to jest chyba własność MSW, policji, tak? Działka ta, na której, to jest właściwie, proszę Państwa, jedna działka. Od ulicy Przyrowskiej, ta część po prawej stronie, biorąc pod uwagę dojazd do remizy, aż do prawie że samego budynku remizy. To jest jedna działka. Czyli tu, gdzie jest pogotowie i tam, gdzie kiedyś było wysypisko śmieci. To jest jedna działka. W tej chwili jest ona własnością Skarbu Państwa. Z policją już jest sprawa uregulowana. Podobnie jak ta działka po byłej stacji paliw też w tej chwili jest własnością już Skarbu Państwa. Dlaczego czynię starania, żeby tę działkę, na której pogotowie się znajduje, przejąć? Ponieważ OSP w Janowie wystąpiła do starostwa z wnioskiem o wydzierżawienie części tej działki za pogotowiem z myślą budowania tam boisk sportowych. Po rozmowie z panem prezesem po prostu doszliśmy do wniosku, że lepiej byłoby, gdyby tę działkę przejęła gminę na własność, a nie dzierżawiła OSP. Ponieważ jednostka OSP za dzierżawę będzie musiała płacić czynsz, a jeżeli w przyszłości chcieliby ewentualnie coś na tej działce robić, jakieś obiekty sportowe, a chcieliby skorzystać na przykład z pomocy gminy, no to gmina mogłaby zapomóc finansowo, gdyż nie bylibyśmy właścicielami działki. Wiem też, że pogotowie wystąpiło do wojewody o przejęcie tej drugiej części, na której znajduje się budynek pogotowia. Jak sprawa zostanie załatwiona, czy my przejmiemy całą działkę, czy ewentualnie my dostaniemy część, a część pogotowie, czy w ogóle nic nie dostaniemy, to po prostu nie jest cokolwiek powiedzieć. Natomiast ta działka po byłej stacji paliw, no wydaje mi się, że jest rzeczą ważną, żeby uregulować stan w tej chwili, kiedy przymierzamy się dopiero do robienia projektu zagospodarowania drugiej części rynku, tak zwanego targowiska.
No bo jeżeli ta część nie będzie naszą własnością, to my nie będziemy mogli też, tak powiem, zagospodarować całego rynku. Później musielibyśmy to robić całkowicie na własny koszt. Mam nadzieję, że po prostu do końca roku da się tę sprawę załatwić. Gdyby, tak powiem, wniosek nam przeszedł, jak będziemy robili w przyszłym roku, mam nadzieję, potargowisko, no to już byśmy zagospodarowali całość. Dziękuję. Czy są jeszcze głosy pana radnego Szczecówka? Panie, ja mam takie pytanie. Czy powinny trwać jakieś prace związane z pozyskiwaniem terenów potencjalnie inwestycyjnych? Ja mam tutaj na myśli teren ANR-u w okolicach miejscowości Czepurka. Chodzi o te grunty dzierżawione w chwili obecnej przez pana Jurczyka. To jest powierzchnia, jedna działka 34, druga 25, trzecia 4 hektary. Są to grunty zlokalizowane przy drodze powiatowej w sąsiedztwie stacji kolejowej. Czy są w ogóle dostosowane jakieś pisma do Agencji Nieruchomości Rolnej o pozyskanie na tereny, potencjalnie tereny inwestycyjne tych działek? Z tego co się orientuje, gmina nie posiada w chwili obecnej terenów inwestycyjnych. Ja takich kroków nie podejmowałam. Czy były wcześniej jakieś działania podejmowane, to nie wiem, może pan kierownik będzie wiedział, ale nie wiem, czy w planie zagospodarowania tam było ujęte, że to może być teren inwestycyjny. Po prostu rzucam temat. Proszę państwa, w tej chwili opracowywane jest studium, w którym już będą umieszczone tereny właśnie przemysłowe w różnych częściach gminy. Ale to jest w tej chwili w fazie opracowywania. No bo biorąc pod uwagę teren po prostu od drogi krajowej w kierunku Pawianic i no to jest oto lina projektowanego Jurajskiego Parku. O nie, to już nie jest lina parku. Znaczy, no ale nie są to tereny, nie będą to tereny dopuszczone do żadnej praktycznej działalności. Ja rozumiem. A po prostu jest to duży teren, który myślę, że przy staraniach gminy, no mógłby ściągnąć jakichś potencjalnych inwestorów na teren gminy. No bo bez terenów inwestycyjnych i po prostu my nie możemy zbyt wiele po prostu zrobić dla gminy i dla mieszkańców tej gminy. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze pytania, ewentualnie wnioski? Nie widzę. Jeżeli tak, to zamykam czwartą sesję Rady Gminy Janów. Dziękuję państwu i bardzo proszę jeszcze radnych tak na 5 minut proszę pozostać, bo